Mieszkała w Nagrewie od ponad 15 lat, odkąd zaczęła oficjalnie pełnić funkcję miejscowej akuszerki. Dostała wtedy dom od Rady Wsi i mogła również liczyć na okrągłą pensję, co bynajmniej jej nie przeszkadzało w pobieraniu opłat od pacjentek. Starszyzna wymagała, by najuboższych pielęgnowała za darmo, lecz cioteczka Zusa potrafiła zadbać o to, aby nigdy nie wracać do domu z pustymi rękami. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny, kwietniowy, wiosenny dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Ale dzisiaj będzie historia, kochani, głowa mała, głowa mała. Trudno będzie wam w to uwierzyć, ale ta historia wydarzyła się naprawdę. No i cóż, przekonaliśmy się już nie raz i nie dwa, że to wcale nie fikcja, a właśnie rzeczywistość potrafi pisać te najbardziej intrygujące, najciekawsze, ale też te najbardziej przerażające scenariusze. Przed wami opowieść o pewnej węgierskiej trucicielce, o jej morderczym sekrecie i o spisku, którego rozmach zaskakuje nawet teraz, po tych wszystkich latach. Zabieram was dziś do wioski wdów i będzie to opowieść na faktach o prawdziwej zbrodni, kawał dopracowanego true crime i powieści historycznej pióra Patty McCracken, książka, którą recenzuję dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem Mowa. To zaskakujący opis wypadków, to kawał historycznego tła i intryga, która sprawi, że otworzycie szerzej oczy ze zdumienia. Ważyła swój eliksir regularnie. Ocet parował wolno. Proces trwał godzinami i dłużył się niemiłosiernie, ale gdy dobiegał końca, na dnie garnczka znajdował się arszenik w stanie płynnym. Akuszerka przelewała go ostrożnie do fiolek. Ciecz miała mleczny kolor, który zawdzięczała dodatkowi kleju w lepie. Sama trucizna była jednak bezbarwna, bezwonna i praktycznie niewykrywalna. Cioteczka Zuza lubiła powtarzać, że nawet 100 doktorów nie wykryłoby obecności jej zabójczego eliksiru w zwłokach tych wiśniaków, którzy padli jej ofiarą. Cioteczka Zusa, a w zasadzie Suzy Fazekas, która w zabitej dechami wiosce Nagyrew, gdzieś na Węgrzech, pojawiła się kilka lat przed wybuchem Wielkiej Wojny, czyli I wojny światowej. Znała się na ziołach, potrafiła odbierać porody, potrafiła usuwać niechciane ciąże, również potrafiła ulżyć w cierpieniu chorym i potrzebującym. Nic więc dziwnego, że w końcu zyskała tytuł, oficjalny tytuł akuszerki, taki nadany z urzędu, a razem z tytułem idące za nim przywileje. Nazywana przez miejscowych cioteczką Zuzą, radziła sobie całkiem nieźle całymi latami, tym bardziej, że w połach swego fartucha skrywała swój mały sekret, a mianowicie fiolki. Fiolki z płynnym arszenikiem. Arszenikiem, który tworzyła sama. Wkrótce w wiosce liczba zgonów, szczególnie pośród męskiej populacji, zaczęła niebezpiecznie wzrastać. Podróż do wioski wdów to jest podróż w przeszłość. To jest podróż w czas Wielkiej Wojny, w okres powojenny, w czas ogromnego kryzysu, czas również przemian społeczno-gospodarczych, czas przewrotów politycznych. Patty McCracken potraktowała historię cioteczki Zusy jako punkt wyjścia, z którego historia zbrodni to jedynie początek. To jest opowieść o szerszym i o ciekawszym kontekście niż sama zbrodnia. Rysuję tutaj obraz tej niewielkiej wioski i jej mieszkańców. Zabiera nas za próg domów zarówno bogaczy, jak i biednych. Buduje tutaj kontrasty, kreuje atmosferę, pozwala nam dogłębnie poznać te warunki, w których obracała się nasza akuszerka. To jest przygnębiający obraz i prowokujący do rozmyślań. Z jednej strony mamy światowy konflikt zbrojny i to, co wydarzyło się po nim. Silni mężczyźni poszli na front. Tak wielu zginęło na wojnie, a ci, którzy powrócili, powrócili okaleczeni zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Niezdolni do normalnego funkcjonowania, pogrążyli się w alkoholizmie, pogrążyli się w degrengoladzie. Do tego w Nagyrew uderzył kryzys, wielki kryzys i szalejąca inflacja. W kolejnych domach zawitała olbrzymia bieda. W tym wszystkim albo rodziła się, albo rosła przemoc domowa. Rozkwitała patologia. Jak widzicie, trujący sekret cioteczki Zusy trafił na bardzo, bardzo podatny grunt.
Zresztą liczba ofiar do dziś, słuchajcie, jest trudna do określenia. Warto również tutaj zaznaczyć, że to nie była tylko cioteczka Zusa, ale to był cały spisek morderczyń, które dołączały do cioteczki Susy, a cały proceder trwał latami. Wiecie, jak na siebie mówiły? Fabrykantki aniołków. Co wydarzyło się w wiosce na Gryf tak naprawdę? No tego, kochani, musicie się dowiedzieć sami, sięgając po książkę Patty McCracken. To jest taka publikacja, która łączy w sobie zarówno literaturę true crime, czyli o prawdziwej zbrodni, ale spójnie także z powieścią historyczną, z motywami fabularnymi. Tak oscyluje gdzieś na granicach gatunków. Autorka w sposób bardzo precyzyjny, bardzo rzeczowy wprowadza nas w historię i dzieje cioteczki Susy, ale tworzy też, jak wspomniałam, bardzo szeroki kontekst historyczno-społeczny. Korzysta z licznych źródeł, cytuje zarówno literaturę epoki, jak i artykuły. Oddaje tutaj głos nie tylko swojej antybohaterce, ale także innym, którzy z czasem dołączyli do jej niechlubnej działalności. Wioska Wdów to jest fascynująca rekonstrukcja tamtych wydarzeń i próba uchwycenia pewnego momentu historii, jak również próba odpowiedzi na to najważniejsze i najbardziej drażniące pytanie, czyli dlaczego? I powiem wam, że podczas lektury ja kiwałam głową z niedowierzaniem. Patty McCracken od pierwszych chwil, od pierwszych scen wiedziała, jak w ogóle przyciągnąć moją uwagę. Napisała tutaj opowieść nie tylko o zbrodni, ale może przede wszystkim o kobietach. O tej powojennej rzeczywistości i o historii, tej wielkiej historii, która również zbiera swoje ofiary. To również opowieść o spisku i o śledztwie. Czyta się z narastającą ciekawością, ale także z przerażeniem. Z przerażeniem dlatego, że znów nam udowodniono, że fikcja pozostaje fikcją, a to rzeczywistość i prawdziwe życie pisze te najczarniejsze, najbardziej przerażające i najbardziej zaskakujące scenariusze. Razem z wydawnictwem Mowa mamy dla Was Wioskę Wdów do wygrania w naszym konkursie. Natomiast pytanie konkursowe brzmi, co ostatnio dobrego przeczytaliście, co obejrzeliście? Możecie polecać zarówno książki, ale też seriale, możecie polecać gry, możecie polecać filmy. Do wyboru, do koloru, co dobrego ostatnio odkryliście, co chcielibyście polecić tutaj na Wielkim Buku właśnie zarówno mi, jak i sobie nawzajem. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube'a. I pamiętajcie też, że możecie odpowiadać na pytanie konkursowe pod postem na blogu. Kawał zaskakującej opowieści, kochani. Wioska Wdów. Nie miałam pojęcia o czyteczce Zusie do tej pory. Nie znałam tej postaci w ogóle i nie słyszałam o wiosce na Gryf i o tym, co tam się wydarzyło i o procederach morderczych, jakie miały tam miejsce. Dlatego sama lektura Wioski Wdów była dla mnie dużym zaskoczeniem, ale była też ogromną dawką wiedzy. I nie mówię tutaj tylko o zbrodni, może tylko o zbrodni, to źle brzmi. Nie mówię tutaj jedynie o zbrodni. Chodzi mi o cały kontekst historyczno-społeczny, który rozrysowuje nam Patty McCracken. Ona w ogóle zrobiła tutaj kawał doskonałej roboty. Sprawiła, że przenosimy się niejako w czasie i lepiej jest nam zrozumieć zarówno motywację osób, które przewijają się w tej publikacji, ale również lepiej jest nam zrozumieć no, cały kontekst, to co się wydarzyło, dlaczego właśnie ta historia się potoczyła tak, a nie inaczej. Słuchajcie, Wioska Wdów, bardzo ciekawa lektura na pograniczu gatunków, bo nie jest to do końca ani powieść, ani to nie jest literatura piękna, ale też nie jest do końca true crime, ani nie jest powieścią historyczną. To jest mieszanka wszystkiego naraz, jakby true crime, czyli prawdziwa zbrodnia jest tutaj podstawą całości. Czyta się naprawdę z fascynacją narastającą i z tym narastającym przerażeniem, że to wydarzyło się naprawdę i trwało tak długo. Kochani, o Wiosce Wdów możecie sobie poczytać również na blogu Wielkiego Buka, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa!